Przyznawam się, że bardzo podoba mi się w tym programie, że przychodzę na plan i patrzę, kto będzie dzisiejszym gościem, i sobie myślę, wow, my mamy takich ludzi w Polsce. Trzeba się nimi chwalić. I poza ludźmi, z którymi rozmawiamy w programie, mamy też super sprzęt, które wam pokazujemy. Dzisiaj mamy przed sobą Lenovo ThinkBook 16P z kartą graficzną GeForce RTX 3060. I karta graficzna to tak naprawdę tylko jedna ze składowych, bo ten sprzęt jest na platformie NVIDIA Studio. A platforma Nvidia Studio, poza tym, że macie super sprzęt i super kartę graficzną, daje wam jeszcze gwarancję, że wasza karta graficzna będzie w pełni wykorzystana w programie, którego na co dzień używacie. Więc jeśli Darek, z którym będziemy rozmawiać, używa Photoshopa, to wiem, że pełny potencjał karty graficznej będzie wykorzystany w tym programie, bo Nvidia o to zadbała. I mamy jeszcze specjalne sterowniki Nvidia Studio, które dają nam bezpieczeństwo naszej pracy. O tym i o wielu rzeczach związanych z designem i grafiką. Porozmawiamy już teraz z Darekiem. Zapraszam Was serdecznie, bo rozmowa jest super. Nazywam się Darek Zabrocki. Jestem koncept artystą w branży filmów i Same te umiejętności rysowania malarskie były niewystarczające, więc trzeba było poszerzać cały czas gamę nowych umiejętności, no i potem nawiązywałem współpracę z firmami robiącymi różne projekty i zarówno growe, jak i filmowe. Wykorzystuję laptopa podczas pracy mobilnie, dlatego dla mnie bardzo ważne jest, żeby sprzęt zawsze był niezawodny. Cześć Darko, cześć, dzień dobry. Darku, przyleciałeś wczoraj do nas. Wziąłeś sprzęt ze sobą, żeby coś porysować malować. Tak. Serio? Nie. nie bo widziałem, że dzień bez pracy to dzień stracony. No to prawda. Masz taką etykę pracy, że dużo pracujesz, tak? No, trochę za dużo czasem, ale jest coś w tym, co mówisz. Corey, ja mm, szedłem na Twoją stronę, widzę Twoje prace. Powiem ci, ty jesteś takim naszym dobrem narodowym, nie wiem, czy ludzie wiedzą. Słyszałeś takie rzeczy o sobie? Bardzo mi miło, chociaż nie wiem, czy to tak można odbierać, ale... Można, ja myślę, że spokojnie można, jak pokażemy, że tutaj wiesz, jest Planeta Małp, Love Death Robots, Death Stranding, stary, Modern Warfare, to dla ciebie to musi być spełnienie marzeń, bo mu opowiadałeś, że to jest jedna z twoich ulubionych gier. To prawda. Co prawda graczem jako takim nie jestem, ale jednak gdzieś tam taka miłość od młodzieńczych lat do serii Call of Duty została i Refleks może już gorszy, ale jednak coś tam jeszcze się udaje ugrać czasem. No ale przychodzi do ciebie studio i mówi, chcielibyśmy żebyś tam zrobił design, ilustrację dla Modern Warfare. To, 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 co sobie myślisz jako też gracz tej serii? No na początku jeszcze nie wiedziałem co to będzie za projekt, bo to akurat było, to było 2018 chyba, czy 2018 rok. I Blur, studio, które, z którym pracowałem już wielokrotnie odezwało się do mnie, bo robili Cinematic. Mówili, że mają fajny nowy Cinematic. To do... jest Cinematic? To jest taka prewka gry? Taki jakby animacja albo podczas gry jak się wyświetlają Czyli tyka, to, na tyka... co gracze zawsze narzekają, że pokazują nam Cinematikę, a nie gameplay? No na przykład, tak, tak. Czyli naprawdę... Show me real footage! Dokładnie. Naprawdę Blur, Blur robi to na najwyższym poziomie. Oni są naprawdę też bardzo wyluzowane studio. Miałem z nimi wiele projektów, które udało się wypuścić. No i mówili, że robią do jednej takiej znanej marki. A jeszcze nie, mówili, jeszcze jak nie mówili do czego. I potrzebują właśnie, żeby zilustrować parę frame'ów do, do nadchodzącego Cinematica. I wysłali mi takie grey, takie grey boxy jakby... Co to jest? Taka animacja y, podstawowa na takich makietach, ukiełkach, bez tekstur, bez światła. Y, Takie naprawdę bardzo y, surowy materiał, y, jak animatorzy tworzą y, sekwencje. I ja tak pytam, ale do czego to jest? Bo tak w sumie powiedziałem, jacyś w sensie żołnierze tego, no, znajdę czego o Call of Duty, nie? I tak mówię, wow, nie, fajnie. Odko się odko oczka. Się, na pewno, bo gdzieś tam od 2003 roku gra grałem w Call of Duty. Także jak ta pierwsza część w ogóle wyszła, to pamiętam, miałem też taką fazę, gdzie rysowałem dużo różnych scen z II wojny światowej i wtedy byłem mega zajarany filmami właśnie w roku. Bram, szeregowiec Ryan. Także Patrz. byłem Patrz. bardzo małym jeszcze smykiem wtedy, ale jednak zawsze mnie interesowały takie bardzo poważne tematy. Nie wiem czemu, chociaż raczej jakiś super poważny chyba nie jestem. Przepraszam. Także yy, interesowało mnie to bardzo, i, i pamiętam właśnie od 2003 roku, jak ta pierwsza część została wypuszczona, to praktycznie w każdą, chociaż trochę przegrałem. Nie za jakoś yy, maniakalnie, że, że tak powiem, zagrywałem się w tym, bo też nie, nie jestem jakimś super graczem, nie gram dużo w gry, ale mam po prostu takie gdzieś tam taki. Sweet Spot jest u mnie w sercu na, na konkretnie na tą serię. To, to 2003 to jeszcze był rok, zanim się przeniosłeś na tablet i photoshop. Tak, tak, jeszcze no dobre 4 lata zanim to, zanim tak. to nastąpiło. Bo ty jesteś z tego tradycyjnego też świata, zaczynałeś w ten sposób. Tak, tak, ja generalnie... Nie jesteś dzieckiem ostraty. Nie, nie, jeszcze, jeszcze wtedy nie. Jeszcze, ja zaczynałem jeszcze jak urodziłem się generalnie na początku lat 90, bo to 91 rok był i... i... Pamiętam, że w 1993, chyba znaczy dostaliśmy od cioci z Niemiec kasetę z królem i Lwem. Mm. I tak się zaczęła w ogóle cała ta pasja, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że bardzo dużo dzieci rysuje, ale no nie u każdego może gdzieś ta pasja będzie pociągnięta, bo u mnie też nie było to tak, że ja od zawsze wiedziałem, że będę co robił. To było zawsze to... największe hobby mojego życia. Ja bym życia. powiedział, że trochę wiedziałeś, bo widziałem twoje zdjęcie, jak miałeś 3 lata. Z kartką, z dinozaurami tak. narysowanymi. I to było przed Królem Lwem podejrzewam, że wtedy jeszcze nie. Jurassic Park na czasie. No właśnie. Pierwszy. To ja, jak sobie przyrównuję do swoich dzieci, jedno ma trzy, drugie sześć. Nie, nie, nie rysują, no, znaczy, no wiadomo, tyle, ile się rysuje w przedszkolu i tak dalej. To ja bym już tam wskazywał, okej, ten, ten człowiek będzie już trochę już w tym kierunku podążał. Ja bym już tam się spodziewał jakiejś pasji. Wiesz co, ja generalnie też wychodziłem z założenia, że u nas w Polsce trochę było, no byliśmy takim no krajem, ja generalnie też, żeśmy byli no oczywiście normalną rodziną, ale nie było też u nas jakoś, nie przelewało się jakieś ogromne, mieliśmy jakiś majątku i zawsze to było tak, że rodzice na przykład przynosili z biura jakieś takie skrawki papierów albo gdzieś pozostałości, gdzieś tata nie wykorzystał papier biurowy, to biurowy to i nawet powiedzieć. były dokumenty powypisywane, które na przykład były na brudno albo na przykład jakieś arkusze, bo sam papier pamiętam, że był wtedy drogi i rodzice tak. po prostu przynosili i na drugą kartkę Darek przerzucaj, wow. miałem jasną część i na tym się rysowało. Także wow. gdzieś zawsze się y, szukało sposobów, ale no doceniałem po prostu to, co, to, co miałem, że bo mogłem ten, po prostu da, przelać to, co, to, co gdzieś Darek tam... Darek z braku papieru potem po ścianach w domu maluje na chodnikach po prostu kredą. Po prostu już nie mam gdzie w pewnym, w, Właśnie w pewnym czasie było także na ścianie nawet zrobiłem coś, bo miałem w pewnym momencie... Biurko w kuchni. to jest, Jak to pomyślisz sobie, że w kuchni biurko, no tak. Złote czasy, nostalgia, złote lata 90. Czasy, tak, tak, Kuchnia była często salonem w, w mieszkaniach. Tak, tak. U nas myśmy mieli dosyć dużą kuchnię. Generalnie no większą kuchnię niż mój pokój, więc gdzieś tam przebywałem, sobie miałem takie zacisze. Ale no właśnie tak było, że jak się zaczęło od tego królowa, no to rysowałem to, co mi w danym momencie było. Tym, czym się interesowałem, czyli to, co miałem gdzieś jakąś pasję, czy, czy dane zainteresowanie? No Zaczęło się właśnie od Prua Lwa, były też dinozaury, bo Jurassic, generalnie zwierzęta na początku były. Potem był okres, gdzie rysowałem Gdańsk bardzo często, bo pochodzę z Gdańska, więc starówkę i też gdzieś tam taka może tam, takie podejście czysto do lokacji, czy do taką architektury, zamiłowanie, no to pewnie się. Gdzieś naturalnie tworzyło przez to, gdzie byłem wychowany. Bo nie mieszkaliśmy tak, w centrum tak, Gdańska, mieliśmy pod Gdańskiem, więc bardzo często byliśmy w, na starówce. Musiało coś być, bo tak też wspominałeś o tym, że pierwsze pieniądze też zarabiałeś na sprzedawaniu z, swoich rysunków w, w Gdańsku na starówce. Tak. Jak cię goniła, Straż Miejska przeganiała, bo nie miałeś pozwolenia na to, żeby tam, tam siedzieć. Tak. Mm, I tak uzbieraliś na pierwszy tablet. No, bardzo mi miło, że taki zaś zrobił też dokładny research. No to się o, wszystko, przygotowujemy się w tym programie. To się, wszystko, to się wszystko zgadza. No bardzo mi miło, że tak właśnie pod, do tego podchodzisz, ale właśnie no jak mam jak właśnie mam rozwinąć tą myśl, no to tak właśnie było, że ym, to było nie wiem, 15 chyba 14 lat, czy 16. To, to też było Gimnazjum, takie, był taki okres właśnie, gdzie nie byłem jakoś zmuszony. Przeżycie na szczęście, że musiałem szukać na gwałt pracy, ale chciałem gdzieś zawsze za to, że rodzice na przykład przy mnie byli, zawsze, że mnie wspierali. Miałem to szczęście, że rodzice nigdy nie mówili, że nie rób tego, bo, bo nie wyżyjesz z rysunku. Tak? Czy mam ludzi znajomych, artystów czy studentów, którzy właśnie często mieli takie właśnie przygody z rodzicami. Tak, Moim, na, nie, nie, nie było tych jakimś, rozmów u ciebie? Na zanim? szczęście jakimś sposobem właśnie raczej było tak, że mnie mama na Strasz. przykład wspierała i czasem zachęcała, bo Strasz. wiadomo był okres gimnazjum, liceum, no to były te pierwsze takie momenty załamania, bo to już człowiek o czym innym myślał, wiadomo szkoła, koledzy i tak dalej, imprezy, ale było tak właśnie, że mama zawsze na przykład miałem taki okres właśnie chyba między gimnazjum a liceum, byłem w liceum na matfizie i było dosyć sporo nauki. Ja jakiś super orłem nie byłem z matmy, ale też nie czułem się, że chciałbym na przykład humanistykę kończyć, w ogóle w kierunku humanistycznym pójść, mimo że jednak rysowałem, tak? Ludzie mówili, że to co robię, to tam gdzieś jest okolice sztuki, ale gdzieś zawsze jednak wolałem takie ścisłe mimo wszystko przedmioty i miałem taki moment zawahania, że mówię: Kurczę, pochyla policeum, pójdę na Politechnikę. Wiemy, na architekturę? Bo, no generalnie jeszcze nie wiedziałem na co, ale mówię, że chyba nie będę szedł już w rysowanie. No to było tak, gdzie gdzieś tam niby już ten tablet chwyciło i coś tam już robiłem, ale... Czy już miałeś ten tablet, na który uzbierałeś? Bo ale... te, 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 generalnie troszeczkę przyspieszyłem, przyspieszyłem wypowiedź, tak. ale e, jak na ten tablet zbierałem, no to właśnie tak jak mówisz, y, to był taki okres, gdzie mówię... Taki dosyć długi był ten okres, bo m, właśnie gdzieś już w gimnazjum się pojawiały takie okresy, gdzie mówię, kurczę, chyba nie będę rysował jednak. Y, to... Będę rysował zawsze, ale chyba nie będę chciał tego robić, bo nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak koncept art. Nie wiedziałem, że gdzieś tam może z tyłu głowy człowiek wiedział, że wiadomo, ale to w Stanach robią takie filmy. No był, był w Polsce w ogóle jakiś... Nic, nic, nic nie, nie było, nie było takiego, co zwiastowało, gdy, żeby gdzieś tam taka naturalna, jakiś naturalny pomost pomiędzy tym, co robię, żeby gdzieś go wypracować. Czy jakiś taki sposób, gdzie miał, mógłbym się wbić. Wiedziałem, że oczywiście powstało Wiedźmin, że, była, że był CD Projekt, że był Techland, który robili fajne gry na ten czas, ale to też było wszystko w takich powijakach jeszcze dla nas, tak? tak. jeszcze To też nie było tak rozwinięte. I też ten dostęp do wiedzy nie był tak rozwinięty, wiesz, ten YouTube nie był tak rozwinięty, nie było tych tutoriali, nie było... Też, to słyszałem, generalnie że, ten słyszałem konceptart... że zasysałeś tutoriale z... Tak, generalnie ten koncept wartowy, było właśnie, były, były torenty, były niestety te wszystkie... Jak się nazywały te poradniki? Coś z gnomem? Gnome on Workshop. To, to, jest, co to, to jest szkoła w Stanach Zjednoczonych. Jakoś w Stanach? Topówka, no. Tak naprawdę oni mają wiele... Wiele, wielu studentów pracujących generalnie przy branżach, przy, przy filmach w Pollywoodzie. To dla takiego dzieciaka z dla ciebie, to móc to oglądać, to było. To, to. Było, to był już Generalnie ja sobie tak myślałem, że to jest coś wow. I, i, I to było właśnie już gdzieś oczywiście w tym momencie, gdzie już miałem tablet i, i zacząłem no. się tego uczyć. Bo jak ten tablet kupowałem, to generalnie to był też przypadek, bo do mnie raz yy, przyszedł kolega, który, którego, do, z którym chodziliśmy do gimnazjum. I on mówi: Darek, ja mam taki, taki wynalazek, który ci się spodoba. Tablet. Mhm. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. I mhm. mówi, Rysujesz na tym i w Photoshopie, żeby jakieś. Na myśl. Słyszałeś wcześniej o tabletach? Nie, bo kocham, bo generalnie gdzieś próbowałem Photoshopa, Korela, bo moja mama była architektem, generalnie jest zwykszy, ocenia. A czy to I... rodzinnie masz jednak trochę? Trochę tak, tylko że nie. To nic i... dziwnego, że mama wspierała. No na pewno wspierała, bo niestety sama nie chciała jak gdyby kontynuować tej ścieżki, okay. miała szybko y, pierwsze dziecko, mojego brata i, i generalnie gdzieś tam y, z każdym y, kolejnym y, czasem, czy tam z każdym rokiem ona mówiła, że nie chciała jak gdyby tej kariery kontynuować, więc pamiętam jeszcze jak opowiadała o swoich projektach, oni projektowali na przykład wnętrza statków i opowiadała właśnie, że lubiła to robić, ale czuła, że to nie będzie dla, jakby dla niej y, y, robot. więc... Y, Gdzieś może po części chciała, żeby, żeby mi się udało, mimo że Super. ja nie planowałem mieć jak gdyby ani kariery, ani też wykształcenia artystycznego, bo robiłem po prostu to, bo kochałem, to czułem i to było takie bardzo naturalne, więc jak już w końcu ten pierwszy tablet się pojawił, no to właśnie muszę oddać to, że najpierw ten kolega mi pokazał ten tablet i, i on był w ogóle jakiś na baterie. to był masakryczny tablet i o mnie nie za bardzo działa, ale mnie to bardzo zafascynowało. Jak to jest możliwe, że na takim czymś możesz rysować? I chciałem spróbować, więc na, na, zapytałem tatę, czy mi, prosiłem, czy mi kupił pierwszy, tak, znalazłem jakiś tam tańszy tablet, żeby jakoś nie trzeba budżetu rodzinnego. Tata kupił mi taki tablet firmy Pentagram. Mhm. To już sama nazwa w sobie była taka, że, wow, odstraszała i generalnie. Ja tę faktycznie... firmę kojarzę tylko z modemów chyba z lat 90. <laughs> Faktycznie było tak, że jak ten tablet yy, yy, próbowałem, no to on się psuł bardzo szybko. Od samego początku się psuł, bo to piórku było na baterię, więc generalnie nic nie zwiastowało, żebym chciał na tym kontynuować. No i tak byłem trochę zrezygnowany. I, i tak zrobiłem sobie research i patrzę, że jest taka firma w nie, i tam wiesz, robił takie super tablet. No ale to było dużo powyżej budżetu, który. I ile to było wtedy? Wydaje mi się, że 8-900, jakoś tak. 8-9 stów za, tak, taki, za taki mniejszy tablet, za taki najniższy z, z, tych, z tej ich linii, mhm. no to był, dla mnie było bardzo dużo. Na tamte czasy, dla rodziców to w ogóle też bardzo dużo, bo mhm. jednak e, gdzieś tam, no tak jak mówię, no jakieś biedy nie było, ale też wiem, że gdzieś tam były ograniczenia budżetowe i Jasne. nie chciałem też, ja byłem, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś zawsze miałem, że chciałem się szybko niezależnić i raczej im pomóc. Żeby, no. żeby, żeby nie było. Właśnie z tej z Twojej historii sprzedawania rysunków na, na starówce, Aha. mnie najbardziej uderzyła ta zaradność i, i dążenie do celu. Że, bo to nie były też ogromne kwoty 25 zł, mówisz, tak. 50 zł, ale żeby 14-15-latek miał. Bo to już, jak to sprzedawałeś, wiedziałeś, że robisz to po to, żeby kupić talerz, czy po prostu sprzedawałeś? Tak, robiłem no, to po to, właśnie, no właśnie. poprosiłem też do drugiego kolegi. Żeby... Tak, mamo, daj mi. Chyba, że tak poszedłeś, a oni powiedzieli, to zarób sobie. Nie, 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 było właśnie tak, że miałem modajmy, i raczej właśnie mówię, dobra, już jeden tablet to od razu prosiłem i stwierdziłem, że on jest dla mnie za tani. No ale nie, powiem, nie podejdę do rodziców, więc słuchajcie, kupiliście mi słaby sprzęt, no bo mhm. jeszcze raz, nie. No nie było takiej możliwości, ja mówię, nie, to ja sobie sam zarobię na to, i po prostu było wakacje zawsze co roku. Oczywiście w Gdańsku kto jest, to bywa. ten, ten na pewno też weź jarmark dominikański. I mówię, poprosiłem takiego kolegę, żeby ze mną pojechał z i pomógł nosić, ze mną siedzieliśmy tam po 6-8 godzin. A on też sprzedawał? Czy Nie, on siedział? ze mną po prostu był, ja się tam gdzieś tam gdzieś zawsze w podzieńce coś tam... Coś tam. To była architektura? Na, na tych tak, ja rysowałem normalnie sobie, siedziałem na żywo, rysowałem Gdańsk, wcześniej też miałem coś przygotowane w domu starałem się robić coś, czego nie robili inni, bo bardzo dużo było artystów, którzy siedzieli i na przykład robili portrety, takie komiksy, takie karykaturalne. Ty tak przychodzisz to, i on cię rysuje. Na twoją karykaturę na przykład tak, rysują, tak, te tak. podstawowe cechy. I, albo jakieś obrazy takie na płótnie kwiatów, mhm. e, tego typu rzeczy. I mówię, no ja bym coś innego spróbował. No, tylko właśnie u mnie było to ograniczenie, że ja byłem po pierwsze niepełnoletni, po drugie nie mieliśmy zgody na to, więc za każdy raz jak straż miejska szła, no to musieliśmy zwinać, rzeczy i szybko gdzieś tam w inne miejsce uciekać. A jak gdzieś to nam się udawało, bo zawsze był duży tłum, no i faktycznie przez te pierwsze dwa, trzy tygodnie tam siedzieliśmy, no i jakąś tam sumkę myślę, że około tysiąca złotych uzbierałem, co było, co było dla mnie w ogóle ogromną wtedy kwotą i od razu pieniądze poszły w inwestycje. Na od razu. To jak bo... nie było materiałów do nauki i zakładam, chociaż może mnie wyprowadzić z błędu, że nie miałeś nauczyciela, no to jak, jak się człowiek uczy wtedy, rozumiem, znaczy zapytam, ja bym tak zrobił, e, bo ja tak Dragon Ball rysowałem, że na przykład przy, przykładałbym kartkę do telewizora i odrysowywał Tak robili, robiło, robiło dużo, pamiętam dużo osób, ja nie coś takiego było we mnie, że ja nie czułbym się z tym dobrze, ja muszę się nauczyć Co? sam ewentualnie te proporcje i tak dalej czytać w taki sposób, żeby umieć to samemu narysować. Mhm. A z racji tego, że bardziej skupiałem się na przykład na, po tym już w tych późniejszych latach właśnie już były architektura, były jakieś były, takie science fiction, jakieś przestrzenie, też oczywiście były e, dużą, e, dużym elementem motywacji, czy inspiracji w tym czasie odgrywały też gry dla mnie. No nie oszukujmy się, że gdzieś tam też chłopaki przynosili jakieś wiesz, gry, czy żeśmy się wymieniali w szkole, czy magazyny były wtedy bardzo popularne, tam CD Action i tak dalej. Mm. No to byłem zajarany przed tymi światami Quake'a i tak dalej. No to bardzo mi się podobało rysowanie nawet własnych jakichś scen, wymyślanie. Pamiętam tam też był jakiś konkurs do Quake'a 4, jak zbierali, to zrobiłem własną jakąś wersję robota, oczywiście nic nie wygrałem, ale fajnym, fajnym dla mnie było momentem, że gdzieś tam już ten świat taki, co... Te pięć, te lata wcześniej dla mnie było czymś w ogóle nie, niepojętym, to nawet w gazetach już komputerów pojawiały się jakieś takie namiastki, jakieś szkice koncepcyjne z gry, czy takie materiały promocyjne, uh -huh. które gdzieś tam pokazywało, że wow, że można coś takiego w ogóle robić. No właśnie, bo producenci pewnie też nie zawsze robili takie koncepcje. Nie, to było generalnie. No właśnie, bo to na przykład, jak oglądałem pamiętam kiedyś, Dokumenty, jak powstawał pierwszy Dum albo pierwszy Quake. A to Dum powstało 10 w zespole no, ludzi. To, którzy to oni siedzieli generalnie posami. Na przykład, widzieli, wiesz, <laughs> tak. i modelowali, tak jak tak. oni czuli, oni metal robili, słuchali tą muzykę i tak. wtedy, wiesz, te potwory powstawały. Więc fajnie, że oni byli na tyle kreatywni, że potrafili mm. to zrobić mm. własnymi nakładami sił. A potem gdzieś tam faktycznie to zaczęło się ten cały rynek konceptualny. Mm -hmm. I gier w ogóle, nie? Bo Doom wyszedł w którym roku? Na początku dziewięćdziesiątego, 93. 23, no. No, to, no to dopiero od tego czasu ten rynek zaczął się tak naprawdę mocniej rozwijać. Nie? I to tam 2003-2004 to jest tylko 10 lat później. Nie? Tak, dokładnie. To jest niby tylko 10 lat, a no jednak... ale No dobra, jeśli nie odrysowywałeś od telewizora, bo chciałeś sam, to co, po prostu siedziałeś i metodą propri brandów to działa, to U nie, nie działa? Propri brandów i właśnie pamiętam tak, bo tak trochę skaczemy, no ale mam nadzieję, że to nie jakoś nie przeszkadza. Jak rysowałem się, Król jak byłem mały, to pamiętam, że potrafiłem po parę godzin nad jednym rysunkiem spędzić, mimo że generalnie bardzo szybko zawsze robiłem dziennie kilka rysunków, na przykład, tak, czy kilkanaście. Ale miałem na przykład jakiś taki, który mi się mega podobał, i że mówię, muszę go dopieścić. I wtedy rysowałem jakieś sceny takie wymyślone. Bo na przykład teraz, ja się po prostu ciągle karmiłem oglądaniem filmów i bajek. Ja na przykład oglądałem przez dwie godziny, albo czasem zatrzymywałem się filmu, włączam telewizor i rysowałem. I Mówię, kurczę, jakby to fajnie wyglądało na z innej perspektywy albo inna scena, albo jakby, ta sc jakby w ogóle ta historia się inaczej potoczyła. I pamiętam właśnie, jak potrafiłem spędzić na przykład bardzo długo nad jednym rysunkiem i nagle zle jedną kreskę postawiłem. I Ej, a to, a to nie Photoshop. I było rwanie kartki. I mama tylko z kuchni czy z drugiego pokoju, co ty robisz? Nie tyle godzin, Nie podoba mi się. Wywalam następny. Porałem się popłakać, porałem się wkurzyć, ale zawsze było tak, że było bez gumki, bez ctrl z wtedy wiadomo. Mhm. I, I po prostu gdzieś tam tą metodą prób i błędów. I pierwszym krytykiem, bo tak mówię, że nie miałem nauczyciela, ale pierwszym krytykiem zawsze była mała. Zawsze. Zawsze przychodziłam e, ten... Potem był taki okres, pamiętam, po Królu Lwie, no były zabytki, potem po zabytkach były te gry, ale więc w międzyczasie też była historia, bo strasznym byłem e, Zajawkowiczem, jeżeli chodzi o historię, zawsze II wojny. Więc rysowałem to, co mi w danym chwili, oczywiście, Call of Duty było też, więc e, 2003 rok, no to było Call of Duty, było oglądanie Szerego Sarajana, w roku Bram. Cienka czerwona linia i A to było to filmy. Medal of Honor? Yy, Meda Meda Medal of Honor, a rok to... później było Call of Duty. Okay. Bo ta firma, jak gdzieś tam sobie też bardzo się interesowałem historią yy, yy, jak gdyby tych zespołów, no to się odłączyli od jej i stworzyli właśnie Call of Duty okay. jako nowe studio, więc robili jeszcze lepszą grę rok później. Więc... Okej, okay, Bo Medal of Honor do dzisiaj pamiętam tą mapę. Yy... Mama, Omaha. Mama, oh. Tak, tak, no to oh. na podstawie oh. szereg No właśnie tyle, do co to ja stworzyłem. bardzo dużo takich rysunków stworzyłem i zawsze mała właśnie była tym pierwszym klikiem. Jak robiłem właśnie scenę przed przykład zamachy, to to zawsze robiłem taką, wiesz, że dużo się działo. Byłem zajarany w ogóle w tym filmie, że oni potrafili, wiesz, nakręcić to, że... Bo bardzo oczywiście był smutny, brutalny film, ale niesamowity pod kątem kinematografii, produkcji, nie... Tak, i to też miał polską namiastkę, bo jednak Kamiński jest prawą ręką Spielberga, on uh -huh. operował kamerą. Uh -huh. I na przykład właśnie jak zawsze tłumaczę studentom, jak tworzą własne kompozycje, to że czasem trzeba troszeczkę wyjść poza szablon tak jak Kamiński. On był jedną z pierwszych osób, które mówi, dobra, kręcimy tę scenę, nakładamy kamerę gościom na, albo na ramię, albo na hełm i kręcimy, jak biegną przez tą plażę. I to były tak ikoniczne sceny, że to się czuło, jakby się tam po prostu było. I to było niesamowite, że wyłamanie się poza jakieś y, y, takie sztampowe y, szablony spowodowało no, po prostu też zdobycie Oscara za to, tak? za, 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 za te ujęcia, za, za a te wszystkie historyczne Twoje um, produkcje y, rodzice trzymają gdzieś w domu? Mamy, właśnie, Masz tak. Wszystko? Ma, mamy w, trochę w kartonach, trochę teraz y, y, żeśmy się z żoną przeprowadzali, to też trochę tych kartonów tata zwiózł, bo mówi mi się, Ja już tego nie mogę trzymać w domu, więc weź to przejrzyj w końcu. Także też mam jeszcze, jeszcze przede mną duża robota, żeby to wszystko poprzegl poprzeglądać, poprze posegregować. W kartonach jest upchane. Dużo rysunków niestety gdzieś tam pewnie zaginęło, ale, ale gdzieś to takie, na, takie najważniejsze zostały. na pewno Jakie są najważniejsze? Z no to na pewno z dziewięćdziesiątego czwartego albo piątego roku jak narysowałem y, zabitego przez Indianina lwa i pamiętam jak mamie za, y, za jak gdyby powiedziałem jaki będzie tytuł i nie potrafiłem wymienić tutaj Indianin, więc mówię Indian zabił lwa strzał, i mama to napisała napisała rok i, i to czwarty? Czwarty albo piąty. Gdzie... Czyli to miałeś trzy albo cztery lata? Tak, tak, tak. No i takie to oczywiście śmieszne, bo to jest tylko jedno kresko, tak bardzo komicznie wygląda. E, gdzieś to pewnie jest. Ale pamiętasz to do dziś? Ale pamiętam, bo to jest jeden z takich rysunków, gdzie był śmieszny pod kątem właśnie samej nazwy, że w ogóle oczywiście niepoprawna nazwa po, po polsku. E, po drugie, że to był gdzieś tam ten moment, gdzie jeszcze dalej ta miłość, ta, ta iskra do. Królewa we mnie się tliła. I do dzisiaj? Do dzisiaj, do dzisiaj. No oczywiście gdzieś tam już pamiętam, że dawno nie oglądaliśmy bajki. A filmowy? To już nie to samo. Mówiłem, że całkiem spoko. No nie, ja nie mówię, że nie był zły, ale na przykład brakowało mi na przykład tego, że ta bajka jednak potrafiła pokazać te emocje lepiej. No tutaj te, te lwy były no. bardzo fotorealistyczne i to już Potrafię docenić produkcyjną wa wartość, tak, bo to gdzieś tam się oczywiście oscyluje wokół tego, nad, nad czym ja też na co dzień pracuję. Ale myślę, że te stare bajki miały to coś. No, nostalgia na pewno też, ale jeszcze niedawno jak oglądałem pamiętam bajkę, to też potrafiłem się wzruszyć, więc chyba dalej te emocje są. Tak, u nas często leci jako jedno z ulubionych bajek. Y czy tam filmów animowanych, nie wiem, mm -hmm. czy to, y to jest istotne. Mm. A robiłeś odnośnie Kamińskiego, jeszcze wracając, robiłeś jakieś storyboard kiedyś dla kogoś? Sam storyboard raczej nie. Na początku może był jakiś projekt e, takiego, chyba filmu, to był polski. E, miał być historyczny, nawet nie wiem, czy on w ogóle ostatecznie się ukazał. Więc zrobiłem parę frameów takich jak okay. w formie storyboardu, ale, ale nie. To raczej są u mnie keyframe'y raczej konkretne sceny e, albo projekt konkretnej sceny. Mhm. Chociaż ja lubię naprawdę. Za pomocą jednego obrazka powiedzieć od razu historię. Więc też często klienci przychodzą i na przykład chcą, żebym pomógł im określić zakres, wygląd i charakter produkcji. No i żeby na tym jednym obrazku się znalazło jak najwięcej informacji. I to jest właśnie konceptat. żeby pomóc komuś coś okre o, określić, nie? jak miałoby to wyglądać. Przeszedłeś na mm, cyfrowe. Tak, w 2000 i teraz robisz głównie cyfrowo, czy trochę jeszcze wracasz do. Głównie cyfrowo, bo po tym jak ten w końcu, pierwszy normalny tablet, normalny, ten taki już, który działał, mhm. udało mi się nabyć, no to, to po prostu przez 3-4 lata, wracając może trochę do tego pytania też o naukę, no starałem się zdobyć maksymalną ilość informacji, mimo że tak jak mówię, no ten rynek był dużo mniejszy. Dostęp do wiedzy był bardzo ograniczony, bo YouTube nawet nie był tak rozwinięty, pod, nawet nie wiem czy YouTube nie był jeszcze wcześniej. W 2006 powstał. No, no to tak powiedzmy na, na granicy mm -hmm. tego. Yy, to właśnie tak jak mówię, no te gnomon próbowałem zdobywać, jakieś te tutoriale, yy, albo na przykład postować na jakiś forum. Yy, było takie forum w Polsce Max3D, to tam właśnie gdzieś tam jakąś pierwszą zdobywałem krytykę, taką od, z branży ale to było bardzo metodą piłenów i to było, to generalnie mi jest bardzo ciężko pod, jak gdyby porównać dzisiejszych, dzisiejszych młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek i na przykład też tak jak ja prowadzę zajęcia i, i uczę tych młodych ludzi, to staram się uczyć tak, jak ja bym chciał być uczony, gdybym zaczynał. To właśnie to, 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 o tym pomyślałem, bo w 2018 założyłeś e, swoją szkołę Focal Point, Focal pierwszą, Point mhm. pierwszą w Europie? Tak, pierwszą w Europie, taką, która się tylko koncertem zajmuje. Bo ci tego brakowało, jak, jak sam zaczynałeś. Tak, tak. I chciałeś pomóc innym, podejrzewam. Tak, miałem świetną znajomość z moim y, przyjacielem Michałem Kusem, też uh -huh. świetnym artystą. Uh -huh. I, i od, od długiego czasu myśleliśmy, żebyśmy coś razem mogli zrobić. I, I on bardzo chciał na przykład studio. Ja bardzo myślałem, właśnie, że może spróbować podzielić się wiedzą. I było to też połączone mniej więcej z okresem, gdzie ja. Y, Kończyłem ASP. W ogóle, mimo że nie wspominam tego okresu, może jakoś super dobrze, to jestem, mam tytuł magistra na sztuki, mimo że generalnie. Przydaje się na co nie, dzień? Nie, nie przydaje się na co dzień I, i też generalnie, no, tak mogę mówić, że może nie jestem z tego dumny, ale generalnie z też czego? wiem, no, nie, nie czuję jakiejś takiej potrzeby chwalenia się, że ASP kończyłem, ale z drugiej strony też wiem, że ja byłem. Jednym z najgorszych studentów pod kątem aktywności. Bo ja już byłem w branży. Ja często nie byłem na zajęciach. Mieszkałem w Anglii, na przykład pracując w Sony w tym czasie też. Właśnie to też powiedzmy. I... Bo ja, ja myślę, że to wybrzmiało na początku, jak mieliśmy ten minutowy materiał z tobą. Ale ty pracowałeś z takimi markami jak: Sony, Ubisoft. Blue, o którym wspomniałeś, który robi takie rzeczy jak. Cinematiki, do wszystkich. Ale ten takie... robots to też było. Ten robots też produkuje tak. tak, tak. A to na przykład Planeta Małp to na twojej stronie to jest to Disney. Jest Disney. No to, stary, to, 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 to jest taka lista prawie że top. To, znaczy jeśli nie, prawie że to jest top. To jest top. Z takich tylko do odhaczenia. To robi Darek z Polski. Z Gdańska czy Spodgdańska? Z Gdańska, no, teraz, teraz Gdańska. E, i, od, i, i, I ja się wiesz, ja się dowiedzę, kurczę, będziemy mieć rozmowę. Patrzę, wow! Ale czad, to tak jak się mówiło o Behemocie, że jest znany na całym świecie, tylko nie w Polsce. To ja nie wiem, czy tak podobnie jest z tobą. Jak masz konto na Twitterze też bardzo popularne. To Myślę, tam, jakby zrobić statystyki zagranic... osób. Kto cię obserwuje, to pewnie więcej byłoby, Na pewno więcej byłoby z zagranicy. Na pewno. Raz. Ja w Polsce raczej nie jestem jakoś znany, więc może w branży. Ale tak, musimy ale... to zmienić. Zaszeruj ten odcinek, jak wiesz. Jak Oczywiście, wiecie. spróbuję. To w mojej mocy. No i tak, na, na zajęciach szkoły. Którą, um, którą prowadzisz, bo jesteś tam CEO. Tak, tak. No. Czy oprócz tych obowiązków takich czysto produkcyjnych masz też organizacyjne? No trochę tak, bo generalnie tak jak właśnie z Michałem, yy, od, o, gdzieś tam ja miałem ten okres właśnie kończenia szkoły na SP i też chciałem zostawić taką, no bo były różne okres, no mnie wywalali z tego... Za z tych, co cię wywalali? Za brak? Za, za brak obecności, mhm. więc jak gdyby... To było też znamienne, że w pewnym momencie byłem wywalony, że musiałem zapłacić dosyć dużą karę, żeby w ogóle mnie wpuścili z powrotem. I w tym samym czasie inny oddział, bo ja byłem na malarstwie, a w tym czasie oddział wzornictwa wydział, przepraszam, nie oddział wydział wzornictwa, już wiedział, że robi jakąś tam karierę i zapłacą. Sony. Ja tak, ja już byłem wtedy byłem w ogóle już po i już Bo Sony byłem na rocznym kontrakcie między 2014. Miałem dziekankę jakąś? Nie, właśnie nie miałem dziekanki i, i po prostu y, starałem się gdzieś tam wysyłać jakieś elementy okay. z zagranicy. Czy, czy tam siedziałeś przejechać... w Londynie i nie miałeś dziekanki? Nie, nie, nie. Ciekawe. No to było, to było bardzo... Czy ja byłeś, nie ja byłeś wzorowym ja studentem? Nie, ja byłem ciężkim. Ja sobie zdaję sprawę, że tam nie mam może y, dobrych wspomnień, bo też po prostu mnie tam nie było. No i oni też mogli to jakoś tak odbierać, że no taki ten Zabrocki to jest leser i... i ale ja wiedziałem po prostu, że ja robię... Ciekawe, ja bym nie, ja bym nie pomyślał o tobie, że lesy, ja bym sobie myślał, że z że zadartym nosem, że on już robi dla Sony, więc nie musi chodzić na SP. Trochę. Może tak, ale z drugiej strony też bym wtedy, może nie zależało mi na tym, żeby to skończyć w ogóle, bo ja generalnie też byłem taką osobą, że ja mówię, ja nie potrzebuję tej szkoły, ja jej nie chcę robić, ale obiecałem mamie, obiecałem żonie, że to skończę i... Musiałem. To był taki odgórny, rodzinny... Ja myślę, że super, że skończyłeś. A skończyłeś? Skończyłem. Ja myślę, że super, że skończyłeś. Skończyłem, mi, udało mi się nawet z wzorowym zakończeniem, więc... No to panie, no to jak to się udało? To właśnie <grym> był taki okres, gdzie bardzo fajny mój profesor, który prowadził mój dyplom, on od razu mi powiedział, że Darek, ja nie będę ingerował w to, co robisz. Zrób tak, żeby było dobrze i ja cię, masz moje wsparcie. to było super że poczułem chociaż taką jedną, było parę osób, ale i taką jedną osobę, którą, że nie, że nie wbija mi nóż, noża po w plecy. Po twojej stronie. Tak, bo dużo ludzi starało się wbić nóż w plecy i, i, i ja nie mam im może tego zazwy, bo gdzieś tam takie... Yy, wiem, że to jest część taka ludzka, że jak ktoś właśnie tak może, tak jak mówiłeś, że może myśleli, że zadzieram nos, albo chociaż raczej myślę, że nie dawałem im ku temu yy, yy, jakichś no argumentów. Ale wydaje mi się, że może samo to właśnie, że nie przychodziłem na zajęcia, że zawsze byłem zaspany, to, to mogło gdzieś częściowo być to. I właśnie w 18 roku, jak już było, zbliżałem się do końca tej szkoły, no to był taki pomysł, że ten profesor, Darek, dawaj spróbujemy, mam tam znajomego w szkole filmowej w Gdyni. zrobimy tam twój wykład. I tak, tak zrobiłem zakończenie roku, że po prostu zrobiłem otwartą obronę w formie, formie wernisażu i wykładu. No i... Przyjęło się, spodobało się, był prodziekan chyba wtedy, czy następca. To nie tylko że się przyjęło, tylko jeszcze wzorowy. Jeszcze wzorowy dostałem, także byłem, miałem trochę, byłem bombardowany trochę pytaniami publicznymi ze szkoły, bo tam. Jakie było, pamiętasz, jakieś tego? No rzeczy to co robię, to jest sztuka. I było tak, takie pytanie? Tak. Było. A czemu było takie pytanie, uważasz? Bo na tamtym moment y, sztuka cyfrowa dla nich była czymś innym, niepojętym. A to tylko cztery lata temu. A to tylko cztery lata temu, a teraz... A dzisiaj by tak nie powiedzieli? Myślę, że nie, bo dzisiaj są inne problemy w tym, w tym znaczy Na przykład no, AI, o którym, przykład, o którym za kilka. powiemy. Oczywiście, też możemy <gadł> pogadać. Nie wiem, czy to problem, ale jakby rozwój technologii na tyle jest... Wyzwanie. Wyzwanie. Także w tym czasie właśnie nawiązałem współpracę taką z tym y, y, dyrektorem tej szkoły i mówię, dobra... Ja, ja tak zapytałem go otwarcie, czy bo bardzo się podobało ten, 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 ta wystawa, czy ten, ten, ta obrona i on też na niej był i mówił, że chciałby, żebym poprowadził zajęcia tutaj w szkole. Nie? No i ja mówię, czy to jest takie możliwe właśnie, żebym spróbował z własnym projektem u was wystartować. No i pierwszy semestr faktycznie, żeśmy z Michałem poprowadzili jako focal point pod patronem właśnie, czy pod skrzydłem szkoły filmowej w Gdyni. No i potem żeśmy poczuli też, że przestrzeń jest za mała i generalnie też troszeczkę nie Chcieliśmy mieć więcej takiej swobody, więc po prostu, żeśmy zaczęli szukać nowego miejsca. No i tak teraz jesteśmy w centrum Gdańska, w sercu Gdańska w sumie na rajskiej przy w, przy budynku, no, w budynku Not, który jest też sceną teatralną, no i tam mamy swój, swoje miejsce i tam Najbliższe jest. Najbliższe tam... zajęcie macie, macie kiedy? Spring term 2023? Tak, terazśmy zapis. Teraz żeśmy skończyli ostatnio e, okres jesienno-zimowy, zimo, Zresztą dwa tygodnie temu. Także teraz to już zbieramy powoli zapisy I na To przyszło. jest po to, to to marzec, czy coś takiego? Tak, marzec, marzec, marzec. w no, Dobra, i tam przychodzą ile osób przychodzi? Mam Mamy kwiecień. sześć klas y, mhm. bazowych. O, to są generalnie trzy kursy podzielone na pod, poziom podstawowy i zaawansowany. Y, y, jedną klasę prowadzę ja, jedną klasę prowadzi Michał, mhm. jedną klasę prowadzimy wspólnie. No i one są rozbite po prostu na dwa poziomy, czyli generalnie na można powiedzieć, że prowadzimy razem dwie klasy, on dwie klasy i ja dwie klasy. I robicie live demo? I robimy live demo, czyli robimy lektury, żywo. tak, robimy feedbacki studentom, robimy duże projekty. I to są przykłady takich live demo? E, tak, no to takie szybkie I, demka i to, po, i... po godzinie i... No, o, właśnie to miałem zapytać. Te szybkie demka to jest ile? Ile to? Ile to? Godzina. Godzina. Tak, żeby... A, ale, ale robiłeś coś takiego wcześniej, czy to jest mm. świeży pomysł na żywo przy live demo robiony? Hot Robiłem Oscar, jakieś czas. wykłady, jeździłem hmm. trochę na, prowadząc różne wykłady, różne warsztaty, no ale gdzieś tam czuję, że ta szkoła jednak jest najlepiej nas rozwija pod kątem takim, żeby umieć coś na przykład pokazać na żywo, a też taka, no, nauczyć ludzi, bo widząc po prostu, że osoba, która jest, wychodzi spod naszej szkoły nagle kończy, po roku czasu na przykład zaczyna karierę w Ubisoftie, no to dla nas jest mega, nie? To pokazuje, że jednak... Że jednak czy płucę nie przerośnie mistrza... Ta ciężka, ta ciężka robota, którą wkładamy w uczenie, gdzieś tam się, mam nadzieję, zwraca w ten sposób, ale też to, że jak gdyby sama szkoła powoli staje się takim samograjem, gdzie nie muszę też się martwić o to, żeby ją ciągle promować, bo ile byś nie wrzucił w marketing, tak, tak najważniejsze są opinie studentów. To Jeżeli prawie. ich kariera rośnie i oni. Polecają szkołę, to ludzie z całego świata przyjeżdżają. To, jest i... to samo z liceami. Na przykład absolwenci naszego liceum bez problemu dostają się potem na ASP, na przykład, mhm. albo na AGH. Na tak. to, to jest podobne. To, to, to mnie by to też przekonało, jakbym usłyszał, że po waszej szkole są ludzie, którzy się dostają do Ubisoftu. Tak. Że, wow, no to, to brzmi dobrze. Mm. I takie live demka widziałem parę lat temu, bo to jest na YouTube dostępne. E, robiłeś na żywo na takim dużym gamingowym laptopie, tak, <laughs> który tak. wygląda jak właśnie taki totalnie kloc, gaming, taki kloc. Yy, i ten, który mamy przed sobą, ja myślę, że on jest, nie wiem ile razy, ale na pewno jest szybszy od tego, który tam był, myślę, <laughs> ten, że ten, ten, jest ten kloc gamingowy i spokojnie yy, na nim też można pracować i robić to, co ty robisz. Myślę, że jak najbardziej. No. Z ręki. Specyfika <laughs> jest dosyć mocna, więc yy, generalnie yy, wymagania też yy, sprzęt i, i generalnie programy dzisiaj są o tyle fajnie zoptymalizowane, że z tymi topowymi podzespołami to, to naprawdę hurra. Z topowymi podzespołami to jest jedno, a to co mówię też na wstępie, to mi się bardzo podoba, to jest ta współpraca i wystawianie tego SDK dla programów, które wykorzystują karty Nvidia, W sensie, że te rdzenie, które tam są, czy kuda. czy nawet jak w OBS-ie streamujesz, to masz ten encoder NVIDII. Tak, to tak. jest fa fajne, fajnie, że, że Sprzęt to jedno, ale umieć software dorobić do tego konkretnego sprzętu to jest też inna bajka. I to jest spoko. Oczywiście, no wiadomo, że gdzieś tam to narzędzie pracy jest bardzo ważne pod tym kątem, żeby się płynnie pracowało. No denerwowało. Jak, jak gdzieś coś ci klaci albo zaczyna spowalniać, no to jest najgorsze uczucie dla, dla kreatywnej pracy, bo to zabija. To tak rozprasza, jakbyś, wiesz, na przykład siedział w spokoju i nagle ktoś ci ciągle wchodził do pokoju, więc. No to młodzież tak ma, tak na przykład z rodzicami. No na przykład. Darek, chodź już. E, pokazałem ci przed rozmową tak. o to, bo wrzuciłeś na Twittera, że e, to jest praca, pod, rozumiem, przełomowa dla ciebie. Co to, co to za praca i dlaczego jest przełomowa? Oprah? W 2013-2014 14. 14, jak y, m, zacząłem pracować w Sony, no to zanim generalnie pracowałem w Sony, to tworzyłem swoje portfolio na zasadzie takiej, że to w ogóle generalnie jest tyle, żeby opowiedzieć, więc nie wiem za bardzo o to co się to zahaczyć. To więc... masz taki worek, o którym ja mam tyle pytań do Ciebie, a mamy godzinę mo roboty. Więc możemy się tylko cofnąć na chwilę może do 2013 roku, bo udało mi się wygrać konkurs, gdzie wyleciałem do Stanów na trzy tygodnie. Wygrałem konkurs za, mm, poprzez swoją pracę, która przedstawiała nas Gula, takiego, którego no. troszeczkę przedizajnowałem. I, I ona, i wyszła tą pracę na taki konkurs, gdzie zbierali pracę z całego świata artystów science fiction i fantazji. I oni mieli z tego zrobić książkę. No i ten konkurs był fajny, bo też nie spodziewałem się, że mi się uda wygrać, bo też moja gdzieś tam presencja online była bardzo niska wtedy. Ale tak? wygrałeś w sensie pierwsze miejsce. Wygrałem pierwsze miejsce za to, że ludzie głosowali na moją pracę. Okay. Ale przez jakiś czas ta praca one się zaczęły piąć, piąć, piąć. Ja miałem oczywiście ograniczone liczby osób, o które mogłem zapytać, żeby pomożecie mm. mi zagłosować na mnie, bo ludzie mogli publicznie głosować. Mm. A ja też nie miałem jakiejś presencji online, gdzieś tam w ogóle nie istniałem. Dzisiaj byłoby ci łatwiej, jakbyś rzucił na Twittera, głosujcie. Pewnie, pewnie tak, pewnie, pewnie dzisiaj tak, ale, ale wtedy właśnie byłoby dosyć ciężkie I, i tak pamiętam, że te prace moje, wrzuciłem chyba 5 czy 6 prac, które lubiłem swoje, które ulubiłem. Uważałem, że były najlepsze, na które w danym momencie potrafiłem zrobić, bo gdzieś tam moja sympatia do moich prac zawsze jest dosyć ograniczona. Zawsze widzę błędy, zawsze widzę, że coś mogło być dużo lepiej. Generalnie raczej Ale dopiero mógł... po skończeniu. W trakcie, raczej no w trakcie mam raczej przekonany. fan, ale tak. potem mówię, kurczę, jednak to jest słabe. I wiesz, fajnie, że ludziom Może się Może chociaż jedną, ale... że jest już nie wiem, kilka lat po skończeniu i myślę, nie no, top, nie dało się top? zrobić lepiej. Jest jedna. No dobra. No, ten Windmill Town, nie, Windmill Town, to ten z 2020 roku chyba. To była praca, która też bardzo dużo otworzyła. A, tam, no tak. Otworzyła jak gdyby y, ludziom y, y, informację, że jest to takie jak concept art bo to była taka naprawdę no praca która gdzieś tam poszła wiralowo na Twitterze też ona miała 20 czy 25 milionów wyświetleń więc dosyć Co? sporo Ile? No więc dosyć sporo. Ile? Ja... 25 milionów wyświetleń? Tak, posmiał tyle, bo sam chyba posmiał z ponad tysiące lajków, pół, pół miliona lajków, przepraszam. Ale bo było związane z, z assassinem? Tak? Nie, ja to no, po prostu czy... wrzuciłem jako moja prywatna praca i pokazałem, jak ona wyglądała w formie szkicu. jak No wyglądała właśnie, w formie ja, chcę, ja chcę zobaczyć, ja widziałem ten sketch i powiem ci kurde, te twoje przykłady, sketch versus final, one, to nie jest tak, że ten sketch to jest taki zwykły ołówkiem, tylko ten sketch już jest stary, fajny. A dziękuję. No to jest generalnie bardzo. To jest samo w sobie, jakby jedną z chyba najcięższych takich challenge jest utrzymanie esencji sketchu no. w, w finałowej pracy, żeby ona dalej tak fajnie wyglądała też. No to by się to na pewno udaje. Ale... To bardzo ciężkie. To ja też bardzo wiele razy failuję po drodze. To też nie jest tak, że zawsze mi to wychodzi, więc. Czyli sketch, który się bardzo różni od finałowej wersji, to jest zły sketch, tak? Raczej tak, bo finałowa wersja nie będzie miała tej dynamiki, tego charakteru, mhm. więc. Kurczę, nie wiem, bo te sketchy też mają coś w sobie, że one mi się podobają same to w sobie. To miło. Na przykład to, o to, nie? To mógł mieć tu bym na mi ścianę. To by mi się bardziej podała kis niż final, generalnie. Prawda? W tej pracy. O to, w tej. Zdecydowanie. To no. samo pomyślałem. Chociaż nie no, ta też, ta też jest spokojna, dużo bardziej to potem filmowa. Ten klient nie? miał konkretne, wiesz, wytyczne i już straciło to, co swoją taką charakterystykę bo i dynamikę. ten sketch akurat, nawet w porównaniu do innych, on jest jeszcze bardziej taki rough, w sensie, że, tak. że taki główny zarys, ale przez to też może właśnie coś w sobie takiego. E a czy skecze też sprzedajesz, czy tylko finalne? Raczej klienci chcą finały, ale też Ale często... mówię o printach, żebym a, sobie do printy, domu kupić. nie, raczej finały, raczej finały. Bo można sobie kupić, jakby ktoś chciał, na ścianę, a ja mam w miarę jeszcze nieurządzone mieszkanie z całą pustą, białą ścianą w salonie, która wymaga wrzucenia tam, aż się prosi, jakichś obrazów. I... To my się dogadamy spokojnie. Myślę, że nie zapłacę ceny? Nie, no to myślę, że nie trzeba będzie. O kurde, no to ekstra, co ja... To ja się skontaktuję z tobą, ale jest trochę tego, powiem ci, można sobie trochę tutaj poprzemawiać. Tak, można no, troszeczkę wybrać, akurat zawsze w okresie świątecznym ludzie się troszeczkę tak? bardziej mobilizują i jest tych zamówień dużo, bo żona mi pomaga właśnie wysyłać, więc no trzeba, i, trzeba dylać na no pocztę. No i co, i to na cały świat idzie? Na cały świat, no. A z Polski, macie macie zamówień versus cały świat? Raczej więcej, jest najwięcej no, ze Stanów, cały czas ze Stanów praktycznie. Bym powiedział 90% zamówień ze Stanów. Okej, okay. a da, może dałoby się ogarnąć także że ktoś tam, żeby wam to drukowe od razu wysyłał do klienta. Może, jako, myślę, że to na przyszłość jest taki pomysł, ale mhm. też sam czuję, że ja muszę też na bieżąco tworzyć nowe prace personalne, bo one mhm. przyciągają ludzi do tego, że po prostu chcą oczywiście mieć jakąś część mnie, bo te prace są yy, jako printy, ale ja je po prostu podpisuję też ręcznie, żeby zawsze było że mają ten taki namacalność tak. po prostu, no bo A, to okay. samego taki tak. głupi druk, to ja bym się czuł nawet źle, że od kogoś jak gdyby... Można wydrukować stodżo z podpisem. No, bez sensu to jest. Jak gdyby, wiesz, zawsze zostaje gdzieś tam nawet specjalna dedykacja. Albo powiedzieć czy... AI, wygeneruje podpis. Tak, no, to dzisiaj jesteśmy w takim czasie, że... Jesteśmy w takim czasie. Jesteśmy w takim czemu czasie. jesteśmy w takim czasie? W sensie, bo tu jest cała dyskusja, tylko wprowadzę państwa w temat. E, są artyści, którzy tworzą te rzeczy jak, tak, jak Darek od lat. Przez takich artystów, dzięki takim artystom, cała ta branża w ogóle funkcjonuje. I mam wrażenie, że te programy, które też się sprzedają, one też żyją dzięki Wam. Nie? Bo te AI też, na pewno. AI, ale te na przykład, wiesz, Photoshop. To, to nie, też, no oczywiście też. To, to jakby pierwszy Photoshop był produkowany dla ludzi z myślą, żeby się przestawili z tradycyjnych. Fotografia też, fotografia. Re retouch retusz, taki tak. i tak dalej, a potem gdzieś tam to ewoluowało w używanie pędzli. W malowanie cyfrowe, przecież tak. pierwsi koncept artyści od razu, generalnie nawet Beksiński, zanim jeszcze przecież na końcu tak. swojej kariery, też łączył techniki cyfrowe ze swoimi mm -hmm. obrazami cyfrowymi. Mm -hmm. To prawda. To prawda, no to to jest jakiś argument. No i teraz jest dyskusja na ten temat, jak sztuczna inteligencja powinna, jakie miejsce powinna mieć sztuczna inteligencja przy generowaniu tego typu obrazów. Jak moglibyśmy ją wykorzystać, żeby było to etyczne i nie łamało trochę praw autorskich nałożenia, nie trochę, tylko bardzo praw autorskich, bo rozumiem, że w serwisie, który jest dosyć popularny jak ArtStation, w którym też jesteś obecny i, i twoi koledzy jak najbardziej, pojawiają się prace, które są wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji, tylko że sztuczna inteligencja nie generuje sama z siebie z powietrza, tylko w nią trzeba coś wsadzić, żeby ona mogła to przerobić i zrobić coś innego. I pojawiają się tam um, obrazy, które nie są wystarczająco oryginalne. Tak. I to jest wyzwanie, jak powiedzieliśmy które trzeba jakoś zaadresować? odpowiednio, mm -hmm. w dzisiejszych czasach. Jak można by to zaadresować? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że też sam ten temat jest na w ogóle dyskusję, która mogłaby trwać tak. parę dni, ale wydaje mi się, że postęp technologiczny jest nie, zawsze nieunikniony i on nie jest wcale zły. My nie może się to mu opierać. Oczywiście też musimy mieć taką na uwadze, bo gdzieś tam ja w tym momencie może jestem takim głosem gdzieś rozsądku wśród artystów. Wystarczy wejść na twojego Twittera. Żeby, żeby gdzieś zobaczyć, ale zawsze podkreślam, że ja nie jestem przeciwko samemu AI, tylko jak gdyby wykorzystaniu, pod tak jak wspomniałeś, bardzo ładnie, etycznemu nauczeniu tych, tych programów, jak powinny się, jak powinny tworzyć obrazy. Bo dzisiaj generalnie to jest tak, że wrzucasz na przykład 100 obrazów topowych, digital paintingowych, artystów do jednego worka, i na przykład z tego worka wpisujesz. Że chcę na przykład, żeby to obraz był, no nie wiem, Ala yy, Darek Zabrocki, i on bierze na przykład z, kupę z, tej, z tego worka twoje prace, które są już tam wrzucone, i robi z tego miszmasz. I to jest takie trochę, no to nie jest etyczne, bo generalnie często też moje obrazki są obwarowane prawami autorskimi, już nie tylko moimi, ale też klientów, uh -huh. dla których pracuję, uh -huh. bo duże gro mojego portfolio opiera się o prace tworzone na, yy, profesjonalnie dla, dla filmów, do, do gier. I one też są objęte prawami autorskimi, więc jak gdyby potem widzę elementy na przykład czy sklejki yy, takich yy, prac, które wytworzone są pod, pod, yy, za pomocą AI, i widzę gdzieś nawet, że jest jakiś zniekształcony podpis, no to to jest takie trochę to jest bardzo szara strefa, yy, gdzie ja oczywiście jestem zawsze za tym, żeby technologia szła do przodu, bo też jestem osobą, która yy, lubi coś nowego, lubi się cały czas kształcić, tak. Było na topie przez jakiś czas y, Photoshop, tak? Potem było 3D, potem był VR. I każdą z tych rzeczy próbowałem. Część z tych rzeczy dalej i jak gdyby wprowadzam i, i cały czas używam do mojego, do mojego procesu. Tak, to znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w całej tej dyskusji mm, trzeba po prostu z, z, zadbać o ten klocek e, szacunku e, do twórców, z których prac się korzysta. Tak, to po jest... prostu etyczne, tak. Y, wy, jakby musi być regulacja, tak jak mhm. w przypadku muzyki, mhm. żeby nie Dokładnie. łamać praw autorskich. Dokładnie. I ja myślę, że to by rozwiązało bardzo wiele kwestii spornych, bo ludzie mhm. teraz oczywiście mówią, że przeciw, są przeciwko AI, art i trochę też rozumiem to, że ludzie mogą się bać, tak? Gdzieś tam ten postęp technologiczny zapewne będzie miało swoje żniwa. Zapewne pełną część ludzi wyprze z rynku. Mi się wydaje, że sam próg wejścia będzie dużo wyższy mhm. e, i, i po prostu znaczy... trzeba będzie umieć się zaadaptować do tego nowego świata, mhm. ale wydaje mi się, że sama w sobie technologia jest niesamowita. I mhm. jak to gdyby, będzie jeszcze lepsza. i Będzie jeszcze lepsza i pod kątem inspiracji, czy rozwiązywania pewnych problemów y, podczas koncepcji, tak, bo mm, teraz generalnie y, moja praca opiera się w bardzo dużej mierze o koncepcję, tak, czyli o Proces myśl myślowy, myśl rozwijanie designów i tak dalej, nawet mniej niż tworzenie fajnego, pięknego obrazka. Więc... Tak, tak. Ale masz wśród znajomych takich, tak, tak, którzy się z tobą nie zgadzają w tej kwestii, czy nie? Myślę, że są tacy, którzy całkowicie demonizują technologię i, i w ogóle chcą, żeby ona w ogóle nie powstała. No właśnie, to się tak zastanawiam, czy to nie będzie jakiegoś rozłamu na purystów i progresistów tak jak mogło być, chociaż nie wiem czy było, bo, bo, bo nie siedziałem w tym tak mocno między tymi, którzy chcieli tradycyjnie malować. A było, tymi... na pewno. No tak. właśnie, czy to nie będzie tak trochę, że nie no, tylko <grych> nic niedotykane cyfro... przez AI. Ja pamiętam nawet na ESP jak przychodziłem i jak w końcu, jak mi się udało przyjść i robiliśmy te końcowe wystawy końcowo-roczne, to ja zawsze robiłem, na przykład od trzeciego roku wzwyż, to, to robiłem printy, bo robiłem cyfrowo <grych> i printowałem. I na przykład ludzie chodzili tam, ja nawet nie wiedziałem kiedy, ale... Jak wy, taki, tak, ja robiłem takie wielkie formatowe, 5-7 metrowe, takie, żeby to performance był yy, i potrafili przyjść i niszyć ten print. I, I nie wiem, czy to jakaś forma zazdrości, czy forma właśnie tego, że nie, nie godzili się z tym, a jak trzy lata później potem doszły do mnie słuchy, że oni sami profesorowie wystawiali printy. Rozumiem, że ty tak na razie nie robisz, że chodzisz i zamalowujesz printy AI-owe. Nie, nie, ja nie bawię się w policjanta w tych kwestii, Wyrażam swoje zdanie dosyć głośno i raczej bym chciał, żeby tak jak nawet odnośnie ArtStation, ja pamiętam, jak ja budowałem swoją karierę w 14-15 roku, mhm. to wtedy ArtStation tak samo powstawało, więc yy, wszyscy ci artyści, którzy wtedy stawali się popularni, pamiętam, no byliśmy tą popularną grupą artystów digitalowych, nas było, nie wiem, takich z samej Polski może było dwie trzy osoby i, i po prostu pchaliśmy do przodu ten serwis. I oni rośli razem z nami. I mi jest po prostu przykro patrzeć, że oni nawet dzisiaj nie potrafią się dobrze do tego odnieść, do, jeżeli jest faktycznie taka masa ludzi, którzy czują się pokrzywdzeni, no bo może można się czuć pokrzywdzonym, jeżeli wie, że ktoś wykorzystuje swoją pracę i na tym po potem trzepie kasę, tak? Albo będzie cię chciał zastąpić, jeżeli chodzi o stanowisko. I oczywiście ich kontrargumenty są takie, że no ale wy też wykorzystujecie zdjęcia, wy też, wy też uczycie się od innych artystów. Oczywiście, ale my musimy mimo wszystko w pewien sposób fundamentalnie podejść do tego jak zmieszać na przykład zdjęcia jeżeli klient na przykład chce bardzo fotorealistyczny pejzaż tak, czy fotorealistyczną architekturę to umiejętność czytania światła, umiejętność dopasowania koloru, waloru kształtów, designu to jest coś co ty musisz umieć jako artysta a jako AI artysta wpisując na przykład że nie wiem no Idzie sobie gościu przez mroczny las i klikasz render, przez 10 sekund masz obraz gotowy, no to to już jest co innego, bo jednak etyka tej pracy powstaje z prac ludzi. Ja nigdy nie wziąłem niczyjego konceptu i nie stworzyłem z tego konceptu czegoś swojego. Podpisuję ci, bo to by było nieetyczne. Ja wierzę, że ten rynek się unormuje, tak jak było z muzyką i, i pierwszymi serwisami nielegalnie nie jakimiś naps i tak dalej. To był problem przez lata, a potem powstał streaming i już tego problemu nie ma, nie? Ja też wierzę, że to się unormuje i też widzę nawet tak rozmawiam ze swoimi klientami, poważne firmy na razie do tego dalej podchodzą mhm. tak, że oni będą chcieli pracować Dokładnie. z doświadczonymi artystami. Dokładnie. I nawet jeśli ktoś zacznie w ten sposób, to powiem ci, że jak pojawi się w nim chęć rozwijania siebie samego, swojej umiejętności, to on i tak wróci do tego tradycyjnego modelu rozumienia światła i tak, kompozycji i tak dalej. I będzie chciał się tego nauczyć, żeby dla samego, dla samego siebie się rozwijać. Oczywiście, Więc... no bo ja też nie wyobrażam sobie gdzieś tam całkowicie zrezygnować z tej mm, z tego, z tej satysfakcji, jak coś zrobisz sam. Mm. No ja y, widzę na przykład wszystkie moje prace, w każdej bym powiedział, że jest błąd. tak? że O Boże, to mi się nie podoba. Ale ja wiem, że ja to stworzyłem. tak? Nawet jeżeli ja gdzieś tam implementuje na przykład elementy 3D czy zdjęcia, no to ja musiałem to wymyśleć, wydesignować, zaaplikować i mieć full kontrolę nad tym. Przy tym AI no to jest dla mnie rewelacja, na przykład pod kątem wyszukiwania randomowych patternów. No uh -huh. Myślę, że to będzie super. Do uh -huh. generowania tekstur do gier. Uh -huh. No to będzie, tak jak właśnie chłopaki też mówili, może generowania NPC. Do, NPC, do... albo to co mówiliśmy z trybuny na stadionach. To, żeby... no, to jest super. Uh -huh. Ale to musi mieć, tak jak mówisz, wszystko gdzieś tam swoje y, uregulowania prawne, i wtedy myślę, że nikt nie powinien się o to martwić, bo y, ci, którzy będą się chcieli rozwijać, ci, którzy będą mają skill w ręce, w oku, dalej będą potrzebni. Nie ma szans, żeby ktoś polegał tylko na AI artystach, bo to często są amatorzy, którzy nigdy nie rysowali, nigdy nie mieli, nie trzymali piórka, nigdy nie trzymali y, ołówka w ręku i nie wiedzą nawet, jak sami coś narysować, więc. Dobrze, to życzę, żeby to się wszystko poukładało. i Na koniec jeszcze powiedz Darku, ile masz swoich pędzli customowych w Photoshopie, własnej produkcji? O, dobre pytanie. No, parę mam, mam taki set w ogóle, który w 2014 właśnie roku wypuściłem. To, już się e... można kupić? Teraz jest za darmo, zawsze jest za darmo. Zawsze jest za darmo. Okay. Ja na początku był na DeviantArt, teraz na Gamorodzie To jest set, który można ściągnąć, i tam jest trochę standardowych pędzli w Photoshopie, trochę modyfikowanych, trochę jak gdyby, które gdzieś tam tworzyłem na podstawie jakichś tekstur, które wygenerowałem ze zdjęcia, ale ja generalnie nie używam więcej niż 3-4-5. No właśnie, Więc 3-4-5, tak? To są twoje jakieś grupy? Generalnie wystarczyłby tylko okrągły, twardy i okrągły, miękki. I to jest wszystko, co potrzebuję. No to to jest już. No to jest. Więc generalnie. Z tych 3-4-5 tam ile jest twoich customowych? Czy to są? 2-3? 2-3, ok. No do tego właśnie te podstawowe dwa run, Round Brush z Photoshopa. I kwadratowych też czasem widziałem. Kwadratowe też widziałem, no też, też. Spoko, dzięki Darku za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. Nazywam się Darek Zabrocki. Jestem koncept artystą w branży filmów i Nie planowałem robić tego, co robię. Zawsze gdzieś tam rysowałem od trzeciego roku życia i to było bardziej pasją i, i hobby. Nakierowywałem się na, na, na pracę z tabletem. I porzucałem gdzieś tam sukcesywnie powoli ołówek i kartkę. No to nie było takie wszystko od razu, tylko zrozumiałem, że bardzo wiele trzeba się nauczyć, i myślę, że około 6 lat zajęło mi takie wdrażanie, zanim porzuciłem kartkę i ołówek. Miałem dosyć taki intensywny okres rozmów o pracę, ale to polegało na tym, że po prostu klienci się zgłaszali najbliżej, najszybciej. Po drodze było mi z Sony Gorilla Games no i przeprowadziłem się do Anglii na rok, czasu na kontrakt. Też zrozumiałem, że bardzo wiele rzeczy nie umiem. Same te umiejętności rysowania malarskie były niewystarczające, więc trzeba było poszerzać cały czas gamę. Nowych umiejętności, no i udało mi się nawiązać współpracę z Ubisoftem nad Assassin, Assassin's Creedem. To była część Syndicate. Akurat się siedziała w Londynie, a ja mieszkając w Cambridge, miałem bardzo blisko, żeby sobie pojeździć do Londynu i też być zainspirowany. No i to był taki tak naprawdę furtka do wszystkiego, bo jak wróciłem już z tego kontraktu z Sony, zacząłem już sobie freelansować na, na, nad większą ilością projektów i ten Assassin's Creed, mając go w portfolio. Czy samą tą nazwę, że nad tą produkcją pracowałem, no to bardzo dużo otworzyło mi ścieżek. Potem nawiązywałem współpracę z firmami robiącymi różne projekty i zarówno growe, jak i filmowe. takie projekty architektoniczne, które faktycznie powstają, są gdzieś budowane na świecie. To nie jest już teraz tylko przybycie przygnieżdżonym do, do biurka przez 8 godzin. Generalnie ta praca to jest taki trochę lifestyle, gdzie nie mam czegoś takiego, że muszę 8 godzin pracować, żeby, na, żeby nazwać dniem przepracowanym. Czasem pracuję 3 godziny, czasem pracuję 15. Więc jak gdyby nie ma taki ten format jest bardzo mocno yy, zmienny. Dzięki technologii, dzięki wykorzystaniu np. karty RTX jesteśmy w stanie po prostu Renderować w czasie rzeczywistym te sceny są po prostu gotowymi obrazami. Dla mnie fajnie to po prostu wziąć, podmalować to i, i mam po prostu gotową pracę. Przed rozpoczęciem każdej pracy upewniam się, że sterownik Nvidia Studio jest zaktualizowany, co pozwala mi na pracę pełnej płynności, bez technicznych problemów. Z racji tego, że często też podróżuję, wykorzystuję laptopa podczas pracy mobilnie, dlatego dla mnie bardzo ważne jest, żeby sprzęt zarówno ten, który używam na co dzień stacjonarny, jak i ten mobilny. Nie, zawsze e, był niezawodny. Najbardziej lubię w swojej pracy e, swobodę kreatywną. No, tu zdecydowanie sam proces mi się wydaje, że jest jarającą mnie częścią projektu, żeby, żeby gdzieś tam faktycznie tworzyć i widzieć te efekty, jak się zmienia coś od, po, od szkicu poprzez finałowy produkt. No to jest coś pięknego. Na co dzień właśnie oprócz y, 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 zwykłej pracy też staram się ostatnio wprowadzać troszeczkę więcej technologii. W tym przypadku używam Gravity Sketch. No jest to bardzo intuicyjny program. Tak naprawdę malarski flow, malarski feeling robiąc coś w wiarze w 3D.